Kochani, tę część dogrywam po nagraniu całego podcastu, dlatego że nie byłam pewna, kiedy się pojawi, ale chciałabym na samym wstępie poprosić Was o pomoc. Jak wiecie, ten kanał nie jest podłączony pod żaden program wspierający, nie mam Patronata i nigdy nie prosiłam Was o pomoc. Więc kieruję tę prośbę do wszystkich, w szczególności do tych, którzy pytali, jak można wesprzeć ten kanał. W związku z tą sytuacją, która panuje teraz na świecie, w Europie, załączam link do zbiórki, pojawi się on i w opisie, i w komentarzu. Pieniądze z tej zbiórki będą przekazane dla Ukrainy, także bardzo Was proszę o pomoc, liczy się każda złotówka, a jeśli nie macie pieniędzy, to są też inne sposoby pomocy. Po pierwsze, absolutnie darmowe, można oddać krew w swoim mieście. Druga kwestia jest taka, że w większości miast można teraz oddawać różne potrzebne przedmioty, od odzieży po żywność. Myślę, że nie istnieją właściwe słowa, które w takiej sytuacji mogłyby zostać wypowiedziane. Pamiętajcie, żeby przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo i nie wpadać w panikę. To taki krótki komunikat ode mnie. Wszystkie rzeczy będą podlinkowane w opisie, także zachęcam do zajrzenia. Nie musicie przekazywać pieniędzy, jeśli ich nie macie. Są też inne formy pomocy, dlatego bardzo Was proszę. Jeszcze raz. A teraz zaczynamy. Dzień dobry kochani, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia rodziny Amato. Uwaga, ta sprawa jest z 2019 roku, więc wydarzenia, o których opowiem, wydarzyły się całkiem niedawno. Jeśli słuchacie tego kanału już od dłuższego czasu, to wiecie, że najbardziej intrygują mnie historie rodzin i to jest jedna z nich. Słuchamy spraw kryminalnych, aby dowiedzieć się, co stało za tymi morderstwami. Co sprawca miał na myśli, co miał w głowie. Sytuacja komplikuje się, kiedy ofiara była kimś bliskim dla sprawcy, ponieważ z pozoru taka rodzina, taka jak rodzina Amato, może wydawać się całkiem zwyczajna, a nawet szczęśliwa. A kiedy próbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego, pojawia się cała sieć powiązań. Tak będzie też w tym przypadku, dlatego zapraszam do słuchania. Wszystko zaczęło się od Margaret, nazywanej często Peggy, oraz Chada Amato. Nie ma wielu informacji na temat najważniejszych wydarzeń w ich życiu czy okoliczności, w jakich się poznali, ale wiadomo, że Chad urodził się w 1959, a Margaret w 1957, czyli była od niego o 2 lata starsza. U boku Margaret na ślubnym kobiercu stał jej 3-letni syn z poprzedniego związku, Jason, którego Chad krótko po ślubie adoptował. Mężczyzna był dla niego jak ojciec, surowy i wymagający, ale jednocześnie prostolinijny i twardo stąpający po ziemi. Jason pamiętał, że Chad był perfekcjonistą i jeśli coś nie szło po jego myśli, zaczynał się irytować, złościć, zachowywał jednak granice i nie był nigdy agresywny wobec syna czy żony. Państwo Amato mieli oprócz Jasona jeszcze 2 synów. Cody'ego urodzonego w 1987 i Granta urodzonego w 1989. Rodzina mieszkała w miasteczku, a właściwie powinnam oficjalnie powiedzieć obszarze, zwanym Chuliota. Chuliota znajduje się na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, i w tamtym czasie mieszkało tam około 2000 mieszkańców. Chad i Margaret byli ludźmi ciężko pracującymi i pracowali ciężko przez całe swoje życie. Chad przez wiele lat pracował w aptece, a później zaczął pracować w call center, gdzie udzielał porad lekarzom i farmaceutom w kwestiach dotyczących recept, dawania leków i tym podobnych. Wieczorami naprawiał komputery, co było jego ogromną pasją i sam mówił na siebie komputerowy guru. Jeśli zaś chodzi o jego żonę, to była starszym kierownikiem operacyjnym w firmie zajmującej się transkrypcją dokumentów medycznych. Tak jak mąż przez lata pracowała, aby znaleźć się na tym stanowisku, mogła sobie pozwolić na pracę w trybie zdalnym z własnego biura znajdującego się w domu, z czego często korzystała, więc większość czasu spędzała w domu. Rodzina składająca się z 5 osób, czyli Margaret, Chada i ich 3 dzieci, Granta, Cody'ego i Jasona, od 1989 roku mieszkała w dużym domu z 4 sypialniami położonym na całkiem dużej działce. Chad sam zaprojektował dom i jego wnętrze i był z tego ogromnie dumny. Każdy syn miał swój pokój, w domu umieszczono też pokój gier, a także między innymi siłownię, a na terenie działki zbudowano boisko. Więc możecie sobie wyobrazić, jak duży był to dom.
Oprócz domu na Florydzie, państwo Amato byli właścicielami domu w Tennessee, kupionego po 2010 roku. Dom był położony w górach, w spokojnej i malowniczej okolicy, a jego kupno było pomysłem Chada, który chciał zamieszkać w nim na stałe po przejściu na emeryturę. Chad coraz więcej czasu spędzał w Tennessee, bo działkę, na której stał dom, niszczyły dziki i trzeba było zainwestować czas i pieniądze w naprawienie szkód. Natomiast Margaret poświęcała czas koniom. Konie były jej ogromną pasją, która miała początek w 2009 roku, bo właśnie wtedy Margaret adoptowała konia o imieniu Lady. Lady została adoptowana, można powiedzieć, przypadkiem, bo jej poprzedni właściciel nie chciał się nią zajmować, nie karmił jej, więc koń uciekł i wkroczył na teren posesji należącej do rodziny Amato. Margaret znalazła któregoś ranka Lady w swoim ogródku i tak to się zaczęło. Umieściła konia w pobliskiej stajni i sama zaczęła trenować. Jak można przeczytać w artykułach na temat tej sprawy, Lady była bardzo trudnym koniem, wielokrotnie zrzucała właścicielkę ze swojego grzbietu i miała szereg chorób, przez co wkrótce zdechła. Ale Margaret nadal jeździła do stajni, pomagała w opiece nad końmi, bo jak mówiła swoim znajomym, konie działały na nią uspokajająco, więc jeśli miała jakiś problem, to jechała do stajni. Zazwyczaj jeździła tam rowerem i spotykała się z przyjaciółmi. Ale ten podcast nie jest o koniach. Jest o Grancie, czyli najmłodszym synu państwa Amato. Na jego stronie facebookowej można było przeczytać, że ukończył Timber Creek High School i interesował się bronią, w tym bronią airsoftową oraz bronią palną. Często wstawiał na swoją stronę facebookową zdjęcia powiązane ze swoimi pasjami, w tym zdjęcia ze znajomymi, z bronią lub też nie, oraz ze swoim bratem, który miał podobne zainteresowania. Grant oraz Cody już od najmłodszych lat robili wszystko razem, bo była między nimi niewielka różnica wieku. Cody był tylko o 2 lata starszy. Z Jasonem sprawa wyglądała nieco inaczej, ponieważ miał 3 lata, kiedy Margaret wzięła ślub z Chadem, więc był starszy od Cody'ego i Granta i kiedy chłopcy skończyli szkołę średnią, to on wyprowadził się z domu i przeniósł się do miasta Winter Springs na Florydzie, co oznaczało, że rzadziej widywał się z rodzicami oraz ze swoimi braćmi. Ale Cody i Grant zawsze trzymali się razem, mieli wspólnych znajomych, mieli takie same zainteresowania i po ukończeniu tej samej szkoły średniej postanowili pójść do tego samego koledżu. W przyszłości planowali kupić ten sam luksusowy model BMW i nadal mieszkać razem w rodzinnym domu w Chulioa. Mieli zająć się rodzicami, którzy po przejściu na emeryturę mieli przenieść się do Tennessee. Tak wyglądały ich marzenia dotyczące przyszłości, ale rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. Grant ukończył studia pielęgniarskie na Uniwersytecie na Florydzie i uzyskał licencję pielęgniarza w 2012 roku. W tamtym roku, czyli w 2012, zaczął pracować w lokalnym szpitalu na oddziale intensywnej terapii, jednak postanowił zrezygnować z tej pracy, nie do końca wiadomo dlaczego, w 2014. Cody, czyli starszy brat, również pracował jako pielęgniarz i dobrze sobie radził, w przeciwieństwie do Granta, który miał problemy. Ale w ramach podniesienia kwalifikacji zdecydowali się podjąć kurs na pielęgniarza anestezjologicznego. W Stanach działa to w ten sposób, że taka osoba współpracuje z lekarzami, głównie podczas operacji. Do ich zadań należy m.in. podawanie znieczulenia, kontrolowanie znieczulenia podczas operacji czy opieka po operacji. Cody'emu udało się ukończyć kurs i w pracy dostał awans, natomiast jeśli chodzi o Granta, to miał ponownie problemy. Po tej porażce zaczął pracować w innym szpitalu, ale ponownie na jego drodze pojawiły się przeszkody i w czerwcu 2018 roku do szpitala w Orlando została wezwana policja. W raporcie policyjnym można przeczytać, że to pracownicy szpitala wezwali policję, ponieważ Grant groził, że zrobi sobie krzywdę. Na miejscu funkcjonariusze dowiedzieli się, że Grant został oskarżony o kradzież. Pracownicy przekazali, że podczas zmiany Granta zginęły leki. Te leki znaleziono później w jego kieszeni. Było to dokładnie 8 fiolek po propofolu. Każda z tych fiolek kosztowała około $250, co oznacza, że ukradł leki o łącznej wartości około $2000. A co to jest w ogóle propofol?
to silnie i krótko działający anestetyk dożylny. Wywołuje krótką utratę świadomości i jest przez to stosowany do różnych zabiegów diagnostycznych. Stosuje się go m.in. na oddziałach intensywnej terapii i zyskał on rozgłos po 2009 roku, kiedy okazało się, że Michael Jackson przedawkował propofol oraz inne leki. Grant został aresztowany i oskarżony o kradzież, ale problem polegał na tym, że te fiolki, które zostały znalezione, były puste. I tutaj Grant wyjaśnił funkcjonariuszom, że podał pacjentom znacznie większą dawkę tego leku, ponieważ byli niewystarczająco zrelaksowani. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że to, co powiedział, było dla niego jeszcze bardziej obciążające, ponieważ sama kradzież nie była aż tak groźna, bo oznaczałoby to, że chciał komuś sprzedać ten lek. Natomiast w tym przypadku mógł komuś zrobić krzywdę. Ale kiedy pojawiły się jeszcze poważniejsze oskarżenia, brat postanowił mu pomóc. To Cody zapłacił prawie 8 tysięcy dolarów za najlepszych prawników, aby uratować Granta od zarzutów. I sprawa została polubownie rozwiązana, nie doszło do procesu, a zarzuty zostały oddalone. Główny bohater tego podcastu, pomimo tego, że uniknął więzienia czy też grzywny, nie mógł wrócić do pracy w szpitalu. Jego brat, a właściwie bracia oraz rodzice bardzo go wspierali i chcieli mu pomóc w znalezieniu nowej pracy, ale Grant nie czuł się na siłach. Przez większość czasu czuł się przygnębiony, nie chciał spędzać czasu w towarzystwie innych ludzi i spędzał większość dnia przed komputerem w swoim pokoju. W ciągu paru tygodni zmienił się nie do poznania. Przestał dbać o siebie, chodzi mi tutaj o higienę, nie wychodził z pokoju, nie jadł, przez co stracił wiele kilogramów. Przez większość dnia spał, chcąc uniknąć kontaktu z rodziną oraz znajomymi, a w nocy grał na komputerze. Zrezygnował z marzeń o pracy ze swoim bratem w szpitalu i zaczął planować rozwijanie kariery w internecie. Chciał zostać streamerem na Twitchu, a tłumacząc to na nasz, chciał udostępniać w internecie innym ludziom, jak gra w różne gry. Spędzał coraz więcej czasu na Facebooku, na różnego rodzaju forach oraz czatach i tam poznał internetowych znajomych. Stworzył sobie nową tożsamość. Nadal przedstawiał się jako Grant Amato, ale mówił, że jest profesjonalnym graczem, dzięki czemu zarabia dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie i jeździ BMW. W rzeczywistości nie mieszkał w wielkiej willi nad morzem, ale u rodziców, co prawda w dużym domu, ale nie należącym do niego, i jeździł starą Hondą Accord. Ale jak to w internecie, jego znajomi również zarabiali miliony i jeździli Ferrari. Także byli to ludzie na tym samym poziomie. W lipcu albo sierpniu 2018 roku Grant zaczął nałogowo, codziennie, przez większość czasu wolnego oglądać filmy dla dorosłych. Na jednej z takich tematycznych stronek poznał bułgarską modelkę, która nazywała się Sylwia Ventislavova. Kobieta miała nick Sylwii i tak o niej mówił Grant. Można było codziennie włączyć transmisję na żywo i oglądać, jak Sylwii tańczy przed kamerką. Oglądanie jej kosztowało około 10 dolarów na minutę, co oznaczało, że Grant musiał zapłacić 600 dolarów, aby oglądać ją przez godzinę. Nie minęło dużo czasu, a Grant oprócz tego, że płacił Sylwii za oglądanie jej, zaczął zasypywać ją prezentami. Wysyłał jej do Bułgarii rzeczy takie jak ubrania, zabawki erotyczne i jakieś gadżety. Kiedy rozmawiał o niej ze swoimi znajomymi, nieważne czy w internecie, czy w świecie rzeczywistym, mówił o niej jako o swojej dziewczynie. Z jej strony wyglądało to trochę inaczej, dlatego że kobieta postrzegała Granta jako jednego ze swoich klientów. Cieszyła się, kiedy wysyłał jej pieniądze, prezenty. Grant powtarzał, że jest milionerem, więc może ją rozpieszczać, ale w rzeczywistości nie były to nawet jego pieniądze. Kwestia pieniędzy jest trudna do opisania, ponieważ w różnych źródłach pojawiają się różne informacje. Ale wiadomo, że na samym początku Grant zaczął pożyczać pieniądze od swoich rodziców i tłumaczył im, że chce rozwinąć swoją karierę w internecie. Miał wydawać dziesiątki, potem setki, a następnie tysiące dolarów na reklamy i promocje. Słuchajcie, szacuje się, że w ciągu 3 miesięcy z tych kilkuset dolarów zrobiło się, uwaga, 200 tysięcy. Czat
czyli ojciec, musiał wziąć drugi kredyt hipoteczny na dom, aby spłacić długi granta oraz zapłacić za prawników, ponieważ to, co zapłacił Cody, okazało się niewystarczające. Należy zaznaczyć, że główny bohater tego podcastu nie miał wyrzutów sumienia. W jego głowie nie wyglądało to tak, że okradał rodziców. Próbował usprawiedliwić swoje zachowanie, mówił sobie, że przecież chce zobaczyć się z Sylwii, więc musi zapłacić $600 za godzinę. I tak mijały kolejne godziny. Kiedy rodzice, jak to się mówi, zakręcili kurek i powiedzieli, że nie będą wspierać jego kariery w internecie, ukradł rodzicom kartę i maksymalnie wykorzystał ustawione limity bankowe. A kiedy okazało się, że te limity zostały wyczerpane, zaczął wysyłać do Sylwii filmiki, na których prosił, aby wysyłała mu to, co tam nagrywa, za darmo. W internecie można znaleźć nagranie, jak mówi, że idzie do skrzynki pocztowej i mówi: proszę, proszę, wyślij mi swoje filmiki za darmo, ponieważ tak bardzo lubię je oglądać. Tymczasem Chad zdał sobie sprawę, że został okradziony przez własnego syna, ale nie chciał tego zgłaszać na policję, ponieważ nie chciał, aby Grant miał problemy. Zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje jakiś problem i chciał skupić się na pomocy, a nie na odcinaniu go od pieniędzy. Wtedy Cody zaproponował podróż do Japonii, ponieważ on i jego brat od zawsze o tym marzyli. Rodzina miała nadzieję, że dzięki temu stanie na nogi, zmotywuje się do znalezienia pracy, więc Cody i Grant pojechali w grudniu 2018 roku na 10 dni do Japonii. Cody zapłacił za wszystko, począwszy od biletów lotniczych, a skończywszy na atrakcjach oraz na jedzeniu. Szacuje się, że wydał około 10 tysięcy dolarów na podróż. Tutaj muszę wspomnieć o dość ważnym aspekcie, ponieważ z braćmi pojechał ich przyjaciel Jericho Fine. Jericho będzie później mówił w wywiadach, że w tamtym czasie coś uległo zmianie. Cody i Grant zawsze dobrze się dogadywali, a tym razem istniało pewne napięcie. Grant wydawał się zamknięty w sobie, odizolowany, ciągle gdzieś znikał, a któregoś razu Jericho zauważył, że Grant uciekał do kasyna i tam używał Wi-Fi do oglądania filmików dla dorosłych. To nie było dla niego jakimś dużym problemem, raczej irytowało go to, że używał do tego jego tabletu. Tego dnia, kiedy mężczyzna nakrył swojego przyjaciela w kasynie, zauważył, że jego konto bankowe, którego często używał na tablecie, zostało wyczyszczone. Próbowano wykonać trzy operacje na ten sam rachunek. Ktoś próbował kupić tokeny na stronie MyFreeCam. Pierwszy przelew został autoryzowany i przelano około $600, ale dwa pozostałe zostały odrzucone ze względu na to, że na koncie nie było już pieniędzy. Jericho skonfrontował się z Grantem i powiedział mu, tutaj cytuję: hej, ktoś zapłacił moją kartą za jakąś bieliznę. Nie wiesz, kto mógł to zrobić? Ale wtedy Grant i Cody tylko popatrzyli na siebie i nic nie powiedzieli, ale widać było, że są zmieszani. Co prawda, Jericho zdawał sobie sprawę, że to prawdopodobnie Grant go okrada, ale i tak zakończył ten temat. I krótko po powrocie do Stanów Zjednoczonych, on oraz bracia Amato pojechali do domu wspólnego przyjaciela, który miał na nazwisko Turpin. To specyficzne nazwisko możecie kojarzyć z innej sprawy kryminalnej o rodzinie Turpin. Tutaj odsyłam do podcastu na ten temat na kanale Hulajdusza, ale zbieżność nazwisk jest całkowicie przypadkowa. Ci czterej mężczyźni grali w gry wideo i oglądali telewizję, aż w pewnym momencie Grant powiedział, że musi skorzystać z toalety i wyszedł. Ale nie poszedł do toalety, tylko skierował się w stronę garderoby, w której jego kolega o nazwisku Turpin chował broń. Prawdopodobnie wtedy gdzieś zginął jeden z pistoletów kolegi i mówię prawdopodobnie, dlatego że ten fakt zostanie zgłoszony jakieś 7 miesięcy później. Wynikało to z tego, że Turpin rzadko korzystał z broni i nie zaglądał do szuflady, więc dopiero kiedy zaczął sprzątać w szafie, a było to w czerwcu, zauważył, że broń gdzieś zginęła. Natomiast krótko po wyjściu kolegów zauważył, że w takiej torbie, w której trzymał swoje oszczędności, brakuje $600. Nie miał jednak dowodu na to, że Jericho, Cody czy Grant ukradł mu te pieniądze, więc wstyd mu było oskarżać swoich własnych kolegów.
Tymczasem w domu rodziny Amato napięcie stale rosło. 19 grudnia doszło do kłótni. Rodzice Granta ponownie próbowali przekonać syna, aby znalazł pracę, wyszedł ze swojego pokoju, jednym słowem, zrobił coś ze swoim życiem. Grant wtedy wyszedł z domu i napisał do swojej matki tylko: jestem naprawdę wszystkim zmęczony i zamierzam sobie z tym poradzić po swojemu. Kiedy Margaret przeczytała tę wiadomość, od razu pomyślała, że Grant może zrobić sobie krzywdę. Przecież od wielu miesięcy siedział w swoim pokoju, coraz rzadziej rozmawiał z kolegami, był uzależniony od internetu i nie miał żadnych perspektyw na życie, więc postanowiła powiadomić policję. Sprawa została zamknięta jeszcze tego samego dnia, ponieważ okazało się, że Grant pojechał do siostry swojego ojca, czyli do ciotki, która nazywała się Donna Amato. Mieszkała na Florydzie, niedaleko Chuliota, jakieś 40 km od tej miejscowości i właściwie nie wiadomo, dlaczego Grant postanowił pojechać akurat do cioci. Donna rzadko się z nim widywała, więc kiedy stanął przed jej drzwiami, zauważyła, że zmienił się nie do poznania. Był wychudzony, miał cienie pod oczami, był niezwykle blady i kiedy tylko przekroczył próg jej domu, położył się spać. Spał cały dzień, a nocą grał na komputerze i ten schemat powtarzał się każdego dnia. Ciocia przyjęła bratanka z otwartymi ramionami i powiedziała, że może zostać tak długo, jak potrzebuje. Ale krótko po jego przybyciu zauważyła coś niepokojącego, bo z jej konta zaczęły znikać pieniądze. Wszystkie przelewy były kierowane na tę samą stronę dla dorosłych, więc Donna domyśliła się, o co chodzi, i zadzwoniła do Chada. Ojciec Granta wtedy się załamał. Powiedział, że nie potrafi dłużej chronić swojego syna, pomimo tego, że bardzo się stara. Błagał, aby tylko nie dzwoniła na policję i nie wnosiła żadnych oskarżeń. A potem coś w nim pękło i opowiedział Donnie o wszystkim, co działo się w przeciągu kilku ostatnich miesięcy. Opowiedział o kredycie hipotecznym, o długach, o kradzieży. I Donna będzie później mówić policjantom tak. Chad powiedział mi przez telefon: tak, będę musiał pracować kilka lat dłużej niż myślałem, że będę musiał. Ale jest okej. Zrobię to dla Granta. Nie chcę, aby poszedł do więzienia. Cody dowiedział się o tej sytuacji i zadzwonił do swojej ciotki, aby zapewnić ją, że zwróci jej wszystkie pieniądze, które ukradł jej Grant. Raporty policyjne wskazują, że nie tylko ciocia, czyli Donna Amato, była celem Granta, bo mężczyzna okradł też swoich kuzynów, swoją babcię oraz swojego dziadka. Szacuje się, że ukradł od rodziców około 200 tysięcy dolarów, od brata około 60 tysięcy dolarów i łącznie od babci, dziadka i tak dalej 60 tysięcy. Donna, ze względu na to, że Grant był jej bratankiem, postanowiła nie zgłaszać tej sprawy na policję, ale wyrzuciła Granta ze swojego domu, więc 3 dni po tej dużej kłótni, czyli 22 grudnia, Chad, Margaret, Jason oraz Cody pojechali do Donny, aby porozmawiać z Grantem. Jason, czyli najstarszy brat, dopiero wtedy dowiedział się, z jakimi problemami boryka się rodzina i postanowił wesprzeć rodziców. Wszyscy członkowie rodziny próbowali przekonać Granta, aby zgłosił się po pomoc i spróbował walczyć z uzależnieniem. Tego samego dnia, za jego zgodą, rodzice oraz Cody zawieźli go do centrum rehabilitacji znajdującego się w sąsiednim miasteczku i Grant, jak podkreśla się w różnych raportach oraz artykułach, dobrowolnie zapisał się na 60-dniowy program związany z uzależnieniem od seksu. Rodzice Granta musieli też zgłosić się na komisariacie, aby wyjaśnić sprawę związaną z wcześniejszym zgłoszeniem i wtedy Margaret powiedziała szeryfowi, że podejrzewa u swojego syna depresję, ma on z pewnością dostęp do broni palnej i jest przekonana w 100%, że spróbuje sobie zrobić krzywdę. Tymczasem przekonywano Granta do gruntownej zmiany przekonań i w ramach walki z uzależnieniem od internetu, seksu, nazwijmy to jak chcemy, napisał do swoich internetowych znajomych oraz do Sylwii, tłumacząc im, jak naprawdę wygląda jego życie. Przyznał, że wszystko, co pisał wcześniej, było zmyślone. Tak naprawdę żył z rodzicami, był bezrobotny i nie jeździł BMW.
próbował jednak ukształtować i przeinaczyć prawdę tak, aby wyglądało to, jakby to on był poszkodowany. Napisał, że ojciec kontroluje go i znieważa, natomiast matka po prostu dba o jego bezpieczeństwo. Wyraził się też źle o Kodim, o którym napisał, że on również go kontroluje, tak samo jak ojciec, i nie rozumie, jak mógłby kochać kogoś takiego jak Sylwii. Pisał też o Sylwii. I teraz przeczytam wam, co pisał. Widzę ją tak szczęśliwą beze mnie w życiu. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli przez to przechodzić. To tak, jakby ktoś wyrwał ci serce. Uświadomiłem sobie, że wszystko bez niej jest bezcelowe. Z perspektywy Granta wyglądało to tak, jakby musiał zrezygnować z miłości swojego życia. Na tym etapie miał na punkcie Sylwii obsesję. Był w stanie zapłacić każde pieniądze, aby tylko móc ją oglądać przez chociażby minutę. Uznawał te relacje za związek, a z perspektywy Sylwii wyglądało to nieco inaczej. Kobieta nie przejmowała się tym, co napisał Grant, i zainteresowała się innymi klientami. Było jej miło, że przekazał jej ponad 200 tysięcy dolarów, ale skoro pieniądze się skończyły, to straciła zainteresowanie. Grant nie potrafił się z tym pogodzić i postanowił zrezygnować z programu po około 2 tygodniach, 4 stycznia 2019 roku. Za program i tak trzeba było zapłacić, co zrobił Cody. Jego dziewczyna o imieniu Sloan będzie później wypowiadać się na temat tej sprawy i powie, że Cody wydał na program około 15 tysięcy dolarów. Oprócz tego Grant ukradł około 60 tysięcy dolarów i ukradł też jego broń, którą następnie sprzedał, aby móc opłacić oglądanie Sylwii. W raporcie policyjnym możemy przeczytać, że kobieta przekazała, że Grant Amato został umieszczony w zakładzie, ponieważ był niestabilny, a jej chłopak powiedział jej, że boi się, że Grant zabije wszystkich. Co do tego Sloan miała rację, bo z Grantem było coraz gorzej i wszyscy dookoła niego zaczęli się obawiać o swoje życie. Nie rozumieli, jak ktoś, kto wcześniej cieszył się życiem, miał zainteresowania, lubił grać w piłkę nożną, rozwijał swoją karierę, mógł w ciągu kilku miesięcy zamienić się w cień człowieka. A jego zmiana oddziaływała na całą jego rodzinę, to znaczy na jego rodziców, którzy musieli poradzić sobie z długami, oraz na braci, w tym bardziej na Cody'ego, który musiał opłacać wszystkie potknięcia swojego brata. W jednym z artykułów przeczytałam bardzo trafne zdanie. Ta idealna i wspierająca się rodzina została rozerwana od środka. Wracając do kolejności wydarzeń. 4 stycznia Grant zrezygnował z programu, a 5, czyli dzień później, spotkał się ze swoim ojcem w restauracji. Chad wtedy powiedział, że syn może wrócić do domu, ale pod pewnymi warunkami. Wszystkie zasady miał spisane na kartce i jeśli Grant chciał wrócić do domu, to musiał ich przestrzegać. W innym wypadku powrót nie wchodził w grę. Po pierwsze, syn musiał przestać spędzać całą noc w sieci i znaleźć pracę. Jego rodzice przestali opłacać telefon komórkowy, kupili mu najprostszą komórkę bez dostępu do internetu i doładowali kartę. Ponadto na tej liście był taki punkt, który określał, że kiedy Grant stanie na nogi, będzie musiał zacząć spłacać długi rodziny i będzie musiał iść na terapię. Najważniejszym punktem było to, że nie mógł kontaktować się z Sylwii. To w niej rodzice Granta doszukiwali się problemu, źródła uzależnienia, więc uznali, że jeśli odetną Granta od swojej internetowej dziewczyny, to będzie mógł wrócić do normalności. Grant zgodził się na zasady ustalone przez rodziców, bo nie miał dokąd pójść, ale wkrótce zaczęły mu przeszkadzać, ponieważ uważał, że skoro Sylwii jest jego dziewczyną, to musi się z nią kontaktować. Bratu powtarzał, że ma dosyć, ponieważ każdego dnia, jak mówił, kiedy Chad wracał z pracy, mówił tylko o tym, aby nie grał na komputerze i znalazł sobie pracę. A on miał dość tego gadania, jak mówił. Chad starał się zastosować jakieś środki prewencyjne i wykasował wszystkie dane z komputera Chada. Wymazał wszystkie kontakty, historie, zdjęcia Sylwii, przez co Grant zdenerwował się jeszcze bardziej. Ale wtedy ojciec mu przypomniał, że przecież nie musi zgadzać się na te warunki. W każdej chwili może odejść. Uzależnienie okazało się silniejsze, ponieważ Grant skorzystał z komórki swojej matki i napisał do Sylwii na Twitterze.
Gdy tylko Chad się o tym dowiedział, skonfrontował się ze swoim synem i powiedział, że przez to, że złamał warunki, musi się wyprowadzić. Grant upierał się, że matka pozwoliła mu na korzystanie z komórki, ale przecież wszyscy wiedzieli, jakie były zasady. Wtedy doszło do eskalacji tych wszystkich emocji, które narastały sukcesywnie przez wiele miesięcy. Chad złapał syna za koszulkę i dosłownie wytargał go z domu. Kiedy emocje nieco opadły, pozwolił mu wrócić i spakować swoje rzeczy. Według słów jednego z sąsiadów, rozmawiali później na podjeździe przez około 1,5 godziny. Ojciec dał mu swoją kartę kredytową, aby opłacił noc w hotelu. Około godziny 12 Cody wrócił do domu, bo wcześniej był w mieszkaniu swojej dziewczyny i przez chwilę rozmawiał z bratem. Margaret pożegnała się z synem, a Cody wyprowadził go z domu. Grant opuścił dom dokładnie o godzinie 12:30, 24 stycznia. Cody, tak samo jak jego rodzice, nie potrafił pogodzić się z tym, że jego brat musiał się wyprowadzić, pomimo tego, że podświadomie wiedział, że to jest jedyne wyjście, aby poradził sobie ze swoim uzależnieniem. Postanowił więc napisać do niego list. Możemy przeczytać: Grant, zajmę się twoimi problemami. Chcę, żebyś tylko wrócił do domu. Nie mogę żyć bez ciebie, bracie. Proszę, wróć do domu. Nie potrafię sobie wyobrazić życia bez ciebie. Po południu tego samego dnia Grant wrócił na chwilę do domu, aby spakować resztę swoich ubrań i pojechać. Jednak przed tym, jak opuścił dom, sięgnął po broń i strzelił matce w głowę. Margaret siedziała wtedy na krześle w swoim biurze i była odwrócona, ponieważ pisała coś na komputerze. Nie była więc świadoma tego, że Grant chce ją zastrzelić. Chad był w pracy, więc Grant postanowił poczekać na ojca. Aplikacja w iPhonie Chada wskazywała, że mężczyzna około godziny 17:25 przeszedł z podjazdu do domu. Kiedy tylko mężczyzna przekroczył próg, jego syn go zaatakował. Strzelił w tył głowy i trafił, ale ten strzał nie zabił ojca. Na podłodze zostanie później znaleziona w korytarzu duża plama krwi, co sugeruje, że Chad próbował przeczołgać się do kuchni, prawdopodobnie w kierunku telefonu, aby zadzwonić po pomoc, jednak w drodze został postrzelony po raz drugi i wtedy zmarł. Grant czekał w domu, aż jego brat, czyli Cody, wróci z pracy. Czekał aż 4 godziny w domu z ciałami swoich rodziców. Cody wracał z pracy prawdopodobnie samochodem wraz ze swoją dziewczyną i wtedy dostał wiadomość od ojca, aby wrócił do domu szybciej, ponieważ coś się stało. Kiedy jego dziewczyna zapytała, co się dzieje, odpowiedział, że to kolejna rodzinna kłótnia i musi wrócić. Cody wszedł do domu przed godziną 22 i był jeszcze w fartuchu, ponieważ nie zdążył się przebrać. Wtedy Grant strzelił do niego w głowę. Następnie mężczyzna chciał zainscenizować scenę tak, aby wyglądało to tak, jakby jego brat postrzelił rodziców, a następnie siebie. Zostawił pistolet, ale inny niż ten, z którego strzelał, oraz łuski niedaleko ciała Cody'ego. Następnie przypiął do biodra ojca kaburę z pistoletem, co według niego miało wyglądać tak, że Chad wyjął broń i Cody również i doszło do awantury. Nie pomyślał jednak o tym, że po pierwsze, pistolet, który położył obok ciała Cody'ego, nie był pistoletem, którym zastrzelił rodziców i brata, a po drugie, Chad był praworęczny, a układ kabury wskazywał na to, że był leworęczny. Jeszcze tego samego dnia w nocy, około godziny 23:00 przed północą, dziewczyna Cody'ego, czyli Sloan, napisała do niego SMS-a. Wiadomość brzmiała mniej więcej tak: hej, czy wszystko w porządku? Dostała tylko zdawkową odpowiedź pod tytułem: tak, jest okej. Okay. Ale kiedy Sloan dowiedziała się, że na drugi dzień, czyli 25 stycznia, Cody nie pojawił się w pracy ani nie dał żadnego znaku życia, domyśliła się, że coś jest nie tak. Wiedziała, że Cody nigdy nie zachowałby się w ten sposób. Gdyby zdarzył się wypadek, czy był chory, czy wydarzyła się jakaś niespodziewana sytuacja, to na pewno by do niej zadzwonił, czy powiadomił swojego pracodawcę. A kiedy skontaktowała się z jego współpracownikami, dowiedziała się, że oni też nie mają z Cody'm kontaktu.
Więc zarówno współpracownicy, którzy byli jednocześnie znajomymi Cody'ego, oraz jego dziewczyna postanowili powiadomić policję i poprosić o sprawdzenie domu Amato. Rano, około godziny 9, zastępca szeryfa przybył na miejsce i początkowo zaczął pukać do drzwi, później próbował zajrzeć przez okno, ale dom sprawiał wrażenie pustego, więc skontaktował się ze swoim przełożonym, opowiedział, jak wygląda sytuacja i uzyskał zgodę na wtargnięcie do środka. Z pomocą partnera podważył boczne drzwi nożem i wszedł do środka. W drzwiach między siłownią a garażem, w pozycji płodowej, leżał Cody. Miał na sobie przesiąknięty krwią fartuch pielęgniarski i widać było, że nie żyje już od co najmniej kilku godzin. Jak udało się szybko ustalić, został postrzelony w oko, a pistolet leżał około kilka metrów od jego ciała. Następnie funkcjonariusze znaleźli ciało w kuchni. Był to Chad Amato. Leżał na plecach, a krew była wszędzie rozmazana, na podstawie czego funkcjonariusze doszli do wniosku, że ktoś przeniósł ciało. Chad został postrzelony w głowę dwukrotnie i tak jak w przypadku Cody'ego, obok jego ciała znaleziono pistolet, ale w tamtym momencie śledczy nie wiedzieli, czy było to narzędzie zbrodni. Margaret została znaleziona jako ostatnia. Jej ciało było rozłożone na biurku, na podstawie czego śledczy doszli do wniosku, że zginęła jako pierwsza i nie zdawała sobie sprawy z tego, że sprawca znajduje się tuż za nią. Czyli sprawa wyglądała tak, że zostały znalezione trzy ciała. A z tego, co dowiedzieli się policjanci, w tym domu mieszkały cztery osoby. Więc gdzie była czwarta osoba? Grant Amato. Znaleziono go dopiero następnego ranka, 26 stycznia. W dniu odkrycia ciał, czyli 25 stycznia, policja udostępniła na Twitterze wizerunek Granta wraz z jego rejestracją samochodową, na podstawie czego ludzie zaczęli dzwonić i przekazywali wskazówki dotyczące miejsca jego pobytu. Dzięki temu 26 został on namierzony w mieście pod Chuliota w hotelu. Został poproszony o to, aby stawić się na komisariacie, co zrobił bez żadnych obiekcji. Mężczyzna przedstawił policji swoją wersję wydarzeń. Według niego 25 stycznia, czyli dzień po zabójstwach, przejeżdżał obok swojego rodzinnego domu i zauważył wtedy radiowozy, przez co zawrócił. Nie próbował dowiedzieć się, co stało się z jego rodziną, pomimo tego, że radiowozy pod domem wskazywały na to, że komuś mogła stać się krzywda. Powiedział, że poszedł do najbliższej restauracji i użył Wi-Fi do wyszukiwania najważniejszych informacji z tego regionu i wtedy dowiedział się o strzelaninie w sąsiedztwie. Ponadto powiedział, że zauważył, że jego pojazd był pokazywany w wiadomościach, ale z jakiegoś powodu nie skojarzył faktów. Podczas przesłuchania, które można obejrzeć w internecie, wydaje mi się, że nawet można obejrzeć na YouTubie, Grant wydawał się spokojny, a nawet zrelaksowany i opowiadał o swojej pasji do gier. Opowiadał o tym, że ma marzenie, aby zostać profesjonalnym graczem i chciał rozwinąć swoją karierę na Twitchu, czego nie pochwalała jego rodzina i ani przez chwilę nie zapytał, dlaczego znalazł się na komisariacie. Dopiero jeden ze śledczych zapytał: wiesz, co stało się z twoją rodziną? A kiedy został zapytany o to, dlaczego nie chce sprawdzić, co stało się z jego rodziną, odpowiedział: po prostu nie chcę wiedzieć. Około 3 godziny po tym, jak Grant wszedł do sali przesłuchań, detektywi wydrukowali zdjęcia, na których było widać ciała. Pokazali je Grantowi i zapytali, o co chodzi. Jeden z detektywów zapytał: czy wyszedłeś z domu, gdy twój brat Cody wyglądał tak? Zaprzeczył. Wtedy pojawiły się kolejne zdjęcia i kolejne pytanie. Czy wyszedłeś z domu, kiedy twój ojciec wyglądał tak? Albo twoja matka? Grant odpowiedział, że nie. Wtedy detektyw powiedział: nikt inny nie wchodził do tego domu. I dodał, że wszystko, w tym kłótnie Granta z rodzicami, jego długi, jego obsesja, jego uzależnienia, wskazywały na to, że to on jest sprawcą. Detektywi zapytali, czy to on to zrobił, na co on odpowiedział, że nie, i wtedy detektyw zapytał: więc w takim razie kto mógł to zrobić? Grant nie wytrzymał i powiedział wtedy tak: nie wiem, obwiniano mnie przez ostatnie pół roku za wszystko i staram się iść w pozytywnym kierunku. Każdego dnia wszyscy przypominają mi wszystkie kłopoty, które spowodowałem.
I wciąż powtarza mi się to samo, że nic nie mogę zrobić, aby to zmienić. Moja rodzina od miesięcy obwiniała mnie o zrujnowanie im życia, o kradzież, o nieprzestrzeganie zasad panujących w domu. Więc równie dobrze o to również mogę być obwiniany. Nadal upierał się, że to nie on zabił rodziców oraz brata, więc został zapytany o to, co robił 24 stycznia. Przyznał, że doszło do kłótni tego dnia. Jego ojciec wyrzucił go z domu, ale wyszedł około godziny 21. Podczas tego przesłuchania dwukrotnie zmienił wersję wydarzeń, ponieważ później twierdził, że wyszedł około północy. Zgodnie z tym, co powiedział, miał wsiąść do samochodu i pojechać do lokalnego sklepu spożywczego na parking. Tam miał skorzystać z Wi-Fi. Jak powiedział, miał kolejnego dnia rozmowę o pracę, więc musiał sprawdzić, jak tam dojechać. Zasnął w samochodzie na parkingu i obudził się około godziny 6:45. Powiedział, że pojechał na rozmowę kwalifikacyjną i od tej pory nie miał kontaktu z rodzicami. Jednak szybko okazało się, że kłamie. Policja znalazła też dowody świadczące o tym, że okradał swoich rodziców, swoje ciotki, babcie, dziadka, a nawet brata. Na swoim komputerze przechowywał dziesiątki zdjęć kart kredytowych. Kiedy został zapytany o relacje z ojcem, odpowiedział, że czat był od zawsze apodyktyczny i był agresywny wobec swoich synów oraz Margaret. Detektywi podejrzewali, że chodzi o coś więcej, nie tylko o konflikty rodzinne. Wtedy dowiedzieli się o Sylwii i zaczęli dopytywać, jak wyglądała ich relacja. Grant przyznał, że ukradł pieniądze swoim rodzicom, ponieważ musiał opłacić oglądanie swojej dziewczyny. Dodał, że kradzież była nieodpowiednim pomysłem i tutaj cytuję: wydawanie takiej ilości pieniędzy jest idiotyczne. Nie powinienem był tego robić, ale cóż. Jason, czyli najstarszy brat Granta, przyszedł do pokoju przesłuchań, aby porozmawiać z bratem. Grant nadal zaprzeczał, że to nie on zabił rodziców i brata, i chociaż Jason chciał uwierzyć Grantowi, to jednak wszystkie dowody świadczyły przeciwko niemu. Zaczął błagać Granta, aby powiedział mu prawdę. Grant nie powiedział ani słowa więcej, więc Jason tuż przed wyjściem powiedział: będę modlić się za ciebie, bracie, bo już nie mogę modlić się za mamę, tatę czy Cody'ego. To nadal Grant Amato był głównym podejrzanym, ale przez jakiś czas śledczy przyglądali się też najstarszemu bratu, czyli Jasonowi. Mężczyzna został przesłuchany przed Grantem, jeszcze 25 stycznia. Miał solidne alibi. Tamtego dnia znajdował się w mieście, w którym mieszkał, czyli w Winter Springs na Florydzie. Rano poszedł do pracy i wrócił około godziny 18. Następnie wyszedł na kolację ze swoją dziewczyną Christiną oraz jej córkami. Spędził z nimi cały wieczór i wyszedł z domu dopiero na drugi dzień rano, kiedy odwoził dziewczynki do szkoły. Jego dom oraz samochód zostały przeszukane, ale nie znaleziono żadnego dowodu ani śladu świadczących o tym, że to on mógłby być sprawcą. Ale znaleziono dowody w innym miejscu, w domu rodziny Amato. Na ciałach Margaret, Chada oraz Cody'ego znaleziono DNA Granta. W początkowych etapach śledztwa był to jedyny namacalny dowód. Problem pojawił się, jeśli chodzi o ustalenie czasu zgonu, ponieważ prokuratura spekulowała, że Margaret zmarła około godziny 16:45, ponieważ wtedy po raz ostatni wysłała wiadomość ze swojego konta na komputerze. Policja więc skoncentrowała się na telefonie Chada Amato. Jak wspominałam wcześniej, jego aplikacja na telefonie wskazywała, że przyszedł do domu po godzinie 17. Sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł krótko po powrocie do domu, ale pojawił się dowód, który to podważał, ponieważ około godziny 22 z telefonu Chada wykonano przelew. Daję wam chwilę na to, abyście zastanowili się, do kogo poszły te pieniądze. Jeśli pomyśleliście o Grancie, to macie rację. Potwierdzono, że Chad zmarł kilka godzin wcześniej, więc to nie on wykonał przelew, z całą pewnością, więc musiał być to Grant. Prawdopodobnie wytarł palec swojego ojca, który był we krwi, a potem użył go do odblokowania iPhone'a i autoryzacji przelewu. Autopsja wykazała, że jeden palec, konkretnie wskazujący, był znacznie czystszy i nie było na nim krwi, co oznacza, że ktoś mógł go wytrzeć w papier toaletowy czy w jakąś ścierkę. Kolejną ofiarą, na której skupili się śledczy, był Cody Amato.
Raporty policyjne wskazują, że jego komórka została namierzona około godziny 22:45 w domu rodziny. Ostatnia aktywność miała miejsce około godziny 2:05, co oznaczało, że tak jak w przypadku ojca, Grant musiał używać telefonu zmarłego brata. Na podstawie tych zgromadzonych dowodów 28 stycznia 2019 roku Grant został aresztowany i oskarżony o potrójne morderstwo z premedytacją. Nie przyznał się do tych zarzutów. Kaucja została wyznaczona na $750 000 i Grant chciał wpłacić te pieniądze, ale przez to, że nie mógł skorzystać z majątku rodzinnego, nie wypuszczono go z więzienia. Proces rozpoczął się 23 listopada 2019 roku. Groziła mu kara śmierci. Linia obrony wskazywała, że doszło do włamania, ale wtedy prokuratura wyjaśniła, że nie było żadnych oznak włamania. Ani drzwi, ani okna nie były naruszone. Wszystkie kosztowności typu biżuteria, elektronika nie zostały skradzione. Biorąc pod uwagę niestabilność emocjonalną Granta i jego zachowanie przez ostatnie miesiące, to on jako jedyna osoba miał motyw. Jego rodzice wyrzucili go z domu, odcięli go od pieniędzy, więc nie widział innego wyjścia. Miał obsesję na punkcie bułgarskiej modelki, którą za wszelką cenę chciał oglądać w internecie, kosztem życia swoich rodziców. Jedna z sąsiadek rodziny Amato wypowiadała się podczas procesu i zeznała, że słyszała strzały między godziną 20:30 a 21:30, jednak nie potrafiła stwierdzić dokładnie, ile padło strzałów. Nie zgłosiła tego faktu na policję, ponieważ w tamtym obszarze wiele osób posiadało broń i korzystało z niej na przykład podczas polowania czy podczas strzelania dla rozrywki. Prokuratura przedstawiła podczas procesu, że około godziny 23:51 z telefonu Cody'ego wysłano SMS-a do Chada. Wiadomość brzmiała tak. Tato, po raz trzeci powtarzam, usuń aplikację Blink. Po północy ta aplikacja została odinstalowana z telefonu i pytanie, co Grant miał na celu. Prawdopodobnie chciał pokazać, że jego brat oraz ojciec wciąż żyją, ale nie przewidział dwóch elementów. Po pierwsze, sekcja zwłok wykazała, że Chad zmarł kilka godzin wcześniej, więc jak zmarła osoba miałaby odinstalować aplikację? A po drugie, po co Cody miałby wysyłać SMS-a do swojego ojca, skoro byli w tym samym domu? Po godzinie 2:50 Grant znalazł hasło do Wi-Fi, ponieważ jak wrócił do domu swoich rodziców, to hasło zostało zmienione, aby nie mógł korzystać z internetu. Około godziny 3:06 zapłacił $600, aby otworzyć konto Camgirls. Lokalizacja jego telefonu wskazywała na to, że znajdował się w domu rodzinnym, a nie tak jak zeznał podczas przesłuchania, na parkingu. Ekspert od broni palnej zeznał, że żadna z broni znalezionych w domu, ani ta, która została znaleziona przy ciele Cody'ego, ani ta przy ciele Chada, nie zostały użyte do zabicia żadnej osoby. Tak samo kule znalezione przy ciele Cody'ego nie pasowały do rodzaju broni, która zabiła Chada, Margaret i Cody'ego. Dopiero podczas procesu przyjaciel Granta, czyli ten kolega o nazwisku Turpin, zeznał, że w grudniu zaginęła jego broń. Wyjaśnił, że zgłosił to na policję tuż przed rozpoczęciem procesu, ponieważ rzadko używał pistoletu i dopiero w tamtym czasie, czyli w lipcu, sprzątał w szafie. Ani skradziony pistolet, ani broń użyta do zabicia członków rodziny Amato nie została nigdzie znaleziona, więc nie da się potwierdzić, czy broń, która zaginęła z domu kolegi, była tą, której użył Grant. Jason Amato, czyli najstarszy brat, stanął przed sądem i opowiedział, jak w ostatnich miesiącach wyglądały relacje rodzinne. Powiedział, że po raz ostatni widział się z rodziną 22 grudnia, wtedy, kiedy pojechał z rodzicami i bratem, aby porozmawiać z Grantem. Prawnicy Granta próbowali przekonać sąd, że kara śmierci nie jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Argumentowali, że Grant był młodym człowiekiem, że został wychowany w wierze katolickiej, że był doskonałym uczniem i ukończył college z wyróżnieniem, że był pielęgniarzem, więc pomagał innym ludziom. I przede wszystkim był uważany za dobrego syna oraz dobrego brata. Psychiatra, który został wezwany do złożenia zeznań przez obronę, powiedział, że Grant Amato
nadaje się do życia w więzieniu i nie rekomenduje kary śmierci, ponieważ istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo pojawienia się jakichś problemów w więzieniu. 31 lipca 2019 roku, po 8 godzinach obrad, ława przysięgłych uznała Granta Amato za winnego zamordowania z premedytacją ojca, matki oraz brata. Jason podsumował to tak. Chociaż ich już z nami nie ma, chcę, abyście wiedzieli, że Chad, Margaret oraz Cody Amato byli niesamowitymi ludźmi, którzy będą żyć wiecznie. Grant został przeniesiony do więzienia, które znajduje się na Florydzie i 12 sierpnia 2019 roku ława przysięgłych zaleciła skazanie Granta na dożywocie. Obecnie przebywa on w więzieniu w Madison na Florydzie i nie ma możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Nadal twierdzi, że jest niewinny. Jeśli chodzi o Sylwii, czyli o tę kobietę, na punkcie której Grant miał obsesję, to próbowała się odciąć od tej sprawy i nie chciała się wypowiadać. Docieramy do końca tego podcastu. Jestem niezwykle ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Jak wiecie, sprawy związane z rodziną to dla mnie najbardziej interesujące i intrygujące sprawy. Kiedy zabójcą jest ktoś bliski, pojawia się pytanie, czym ta osoba różni się od wszystkich innych? Przecież każdy z nas ma problemy, a jednak nie wszyscy zabijają. Więc co odróżnia zabójców od zwykłych ludzi? No właśnie, co? Przypadek Granta jest nietypowy, ponieważ wychował się w kochającej, pełnej rodzinie. Nie stosowano przemocy, ani psychicznej, ani fizycznej. Mężczyzna mógł liczyć na pomoc rodziców oraz brata i był niezwykle blisko ze swoim bratem. Uważał go za swojego najlepszego przyjaciela. Wszystko wskazuje na to, że punktem zwrotnym w jego życiu była kradzież leku w szpitalu. Jednak czy było tak naprawdę? I dlaczego akurat postanowił ukraść ten lek? Czy faktycznie chodziło o to, że chciał ulżyć pacjentom? Kochani, jak zawsze zachęcam do dyskusji, liczę na polemikę. Dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali tego podcastu do końca. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji, ponieważ zbliżamy się do kolejnego progu subskrypcji. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu. Trzymajcie się.